naprawa. Używaj złomu do dokonania napraw. Przyjdź do motocykla F. OK. O ty kutwo! Napraw silnik. Fucking demet. Gdzie ten twój jest? A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty, rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Jezu, to... Jezu, to... Totalnie jak moja matka. Siemano wam wszystkich, witajcie, z tej strony Jacob, a to jest ponownie Days Gone, no bo jakżeby inaczej, co innego. Moi drodzy, zaczynam oczywiście od trybu fotograficznego, przepraszam, a znowu się przesławiam, no mamy oczywiście takie oto fajne, mamy oto takie oto fajne, właśnie zrobiłem ujęcie, będąc, grając oczywiście Deaconem. Będąc na motorze, ale już opuśćmy sobie ten tryb i udajmy się do kontynuacji naszego zadania, bo jednak okazuje się, że tego naszego questu, którego miałem poprzednim razem, to zbytnio nie ukończyliśmy. Tak to generalnie nic w naszym świecie nie zrobiłem, a jedyne co sobie zrobiłem, to w zasadzie wam pokażę, wytworzyłem sobie belty do kurzy. Trochę pobawić tą kurzą, skoro gra mi aż tak bardzo sugeruje, żebym się nią pobawił. Także na razie nie ma... Nie bardzo widziałem sensu, żeby się tą kurzą posługiwać, ale po namyśli jednak się nią posłużę, z racji tego, że tutaj amunicja do ogólnie pukaweczek i ogólnie innych sprzętów będzie mi się stale kończyć, więc już lepiej, żebyśmy sobie wzięli tę cholerną kurzę, skoro aż tak gra nam sugeruje, i ruszamy oczywiście do naszego zadania głównego. Zostawcie oczywiście lajka i subskrypcję oraz komentarz, jeśli chcecie być serio na bieżąco. Oj, tutaj chyba mamy jakiś znacznik, ale tutaj chyba mamy, nie wiem co. Tutaj chyba mamy tutaj jakieś miejsce chyba badań, ale chyba niekoniecznie, wiecie co, niekoniecznie jakąś chce mi się to robić, powiem szczerze. Obóz wypadły przy wieży radiowej. No to tę lokację chyba znam. Chyba. No wiem, na razie nie chcę mi się tego robić, zajmę się ogólnie głównym questem, bo nie widzę jakoś za bardzo, nie mam jakoś za bardzo ochoty, żeby kontynuować ten swobodarze. Okej, to są wątki fabuły. Dobra, w pogoni za Leonem. Pokażcie z Takerem i Alekiem w obozie Hot Springs. A, i tutaj rozliczymy sobie stację benzynową po drodze. Dobra, to możemy w sumie ruszać się i jechać. Trochę nas czeka taka dłuższa wyprawa, ale spoko. Pojedziemy z motocyklem. Ja tutaj motocyklem tutaj bardzo jeździć lubię i wręcz uwielbiam. I znowu jakiś wrogu pewnie mi wykrywa na radarze, ale ja szczerze mówiąc... Okej, piesek! O ty piesu niedobry! Niedobry pieseł. Ja kurde tak uwielbiam piesły. Doskonale wiecie, ja mam sam w domu Bernardyna. A tutaj kurde przychodzi mi zabijać piesły. Naprawdę, to jest dla mnie aż straszne i przykre, powiem szczerze. Dobra, ruszajmy się tędy w takim razie. A tutaj na pewno będą... O, chwila. Tutaj mam pewnie jakieś materiały do zdobycia, także ja sobie tutaj wysiądę, przepraszam. I ja, jako dusza eksploracyjna, nie bez powodu pominę te oto jak najbardziej bagażniki, co tutaj jest. To się przyda. No, jak najbardziej, Deacon, jak najbardziej. Nie zamierzam sobie pomijać tych wszystkich bagażników, które tutaj mam tutaj dostępne. Nie wiem, czy to generalnie była moja lokacja startowa, gdzie zaczynałem, ale chyba tutaj raczej nie przejdę, więc chyba, że coś na... Tutaj mój wzrok Batmana coś tutaj znajdę. Chyba, ale tak generalnie chyba nie. Dobra, co mamy? Mamy tutaj jakiś bagażnik. Tutaj chyba nic nie znajdziemy. A czy coś tutaj może być? Czy niekoniecznie? Muszę też pamiętać, żeby tutaj za bardzo też nie dalej. Dobra, chyba na razie tutaj nic nie ma. Idźmy do motoru. Wchodźmy sobie na niego. Zaraz, kurwa, czy ja otworzyłem tutaj ten bagażnik, czy kurwa nie? Bo ja już sam nie wiem. No otwórz mi ten bagażnik. Chyba nie otworzyłem, bo god damn it. No. Pewnie. Szmata. A. Dobra, niech będzie. Dobra, wsiadajmy w takim razie. Ja sobie oczywiście prowizorka zapiszę, bo wiecie, nie chcę popełniać tego taki typu rzeczy, że powtarzam konkretną lokację w kółko i w kółko.
A ja czasem mam wrażenie, że ja chyba tutaj byłem, będąc w tym, będąc chyba w pierwszym odcinku z serii. Chyba tu byłem, ale też mogę nie pamiętać, bo w sensie wtedy, kiedy ten Stefan wylazł na ten, na ryj. Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. O kurwa. Pojawiły się czarne helikoptery. Może je widzieliście i słyszeliście. Może wydawało wam się, że tracicie zmysły. Ale to nieprawda. One są prawdziwe. To dowód, że miałem rację. Myśleliśmy, że Niro przestało istnieć jak cała reszta, że upadło z powodu własnej głupoty. Ale nie. Okej, okay, mam komenty. Ukrywali się tylko przez cały czas, czekając, aż będą mogli wypełznąć ze swoich nor i odzyskać świat. Jednak tak się nie stanie, dopóki ja czuwam. Tylko absolutnie nie zwracajcie się do nich, myśląc, że ocalą wam tyłki. Wszyscy wartościowi ludzie w mundurach zginęli ponad 2 lata temu. Ci zastrzelą was na sam widok. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. Yeah, Cope, niczego nie próbują odzyskać. Nie masz pojęcia, o czym ty mówisz. Poza jednym. Tak, tak, strzelają na sam widok. Farciarz. Okej. Okay. W takim razie to jest te, w takim razie te jakby komunikaty są jakby częścią fabuły, dobra. Ale ja tutaj mówię, będę sprawdzał tutaj każdy zakamarek, bo ja tutaj nie wiem, ja tu byłem i wchodziłem chyba 5 razy. No właśnie. Wy ja nie pawlajmy stąd. Dobra. Wychodźmy. Na pewno tutaj musi coś być, na pewno jakieś niewielkie pierdoły, jakieś niewielkie znajdźki muszą się tutaj znaleźć. O! Paliwerko? Znaczy starczy mi benzyny, nie? Na razie nie zamartwię się. Mam jeszcze stację benzynową po drodze, więc nie za bardzo się muszę martwić o nią. Jestem o to spokojny, ale w sumie paliwka nigdy za wiele. Piwko i moje paliwko zawsze było, dobra. W sumie i tak połowa baku to w porządku. Weźmy sobie, opuśćmy i szybko zapiszmy. Dobra, to fajnie, że jest ta opcja szybkiego zapisu przy motorze. Bardzo doceniam, taka dosyć inteligentna. O, tam coś, tu coś jest, a nie, tu mam maksymalnie. Dobra, w takim razie co, mogę wytworzyć sobie jakieś rzucane przymioty, żeby sobie zebrać więcej? Koktajl Mołotowa, powytwarzajmy. Koktajl Mołotowa nigdy za wiele. Medykamenty, bandaż, a wytwórzmy sobie jeszcze jeden na pewno. Jakieś tam kamienie, wabik, kategoria pułapki. No, tłumik, jakieś tam bełty mam. Weźmy sobie może. A mogę sobie wytworzyć? Nie mogę wytworzyć sobie. No nic, dobra. No ale na razie i tak mogę sobie zebrać mimo wszystko tą butelkę chociażby. Dobra, lećmy. Odbija mi się trochę, bo niedawno śniadanie zjadłem. Ja dzisiaj mam wyjątkowo wolny w swojej robocie, więc uznałem, że zostanę w domu i ponagrywam sobie w końcu coś na zapas, żeby było, ale zresztą mam i tak nagrane trochę materiału na zapas, czego jeden materiał, który się prosi o zmontowanie już jakiś czas temu, bo to był jeszcze materiał nagrany ogólnie sprzed dawna, kiedy no jeszcze nie miałem nowego sprzętu i nie byłem w pełni na YouTubach, powiedzmy. Dobra, ja tutaj nadal widzę, gadam tutaj, eksploruję, szukam, tutaj na razie widzę, że jest pustka, ale czy jest tutaj coś jeszcze? Tutaj nie za bardzo. A, mogę coś tutaj, takie suplementy, których mam max. Tutaj nic nie widzę. A, i tu chyba byłem. Tak, teraz pamiętam. Dobra, to wyjeżdżamy w sumie. I uwalę tą miejscówę na ryj. Jedziemy w sumie dalej. Mamy to gdzieś. O, i tutaj nam się chyba generuje nowy teren. Chyba teren nieeksplorowany wcześniej. Czy eksplorowany? Nie, no ja tu już byłem. Parę razy. Ja już byliśmy tu w pierwszym odcinku. Dobra, jedźmy sobie, jedźmy na spokojnie, ale kurde. Nie no, ten świat naprawdę. O! Co coś? Ja się w walkę nie mieszam. Ja jestem niewylewelowany. Nie będę się mieszał w żadne tutaj, kurde, walki. Ewentualnie jak będą jakieś
Powinien zajechać w zasadzie do tego znacznika, ale czy to przypadkiem nie będzie, nie wiem, co tu jest. Ktoś jest w łapce. Ojej, dobra, panowie, ja tutaj chcę być bardzo kulturalny. A, bo ten... O kurde, dobra, wziął mnie. Nie ma. Dobrze. Aha, i git. Czyli w zasadzie można dać im zobaczyć. Ostrze wieczystych. Skoro jest to lepsze od mojego killowa, to na pewno... Na pewno sobie ten, co my tu mamy? O, mogę rozwiązać tego gościa. Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz? Tak? Gdzie? Jasne. Obóz Copelanda. Wyślij osobę z obozu Copelanda. Dobra! Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpieczny. Dziękuję ci. Dobra. Wyślijmy. Miejmy nadzieję, że... Dobra, ziomek, wychilluj. Powiedz, że to był Deacon. Deacon St. John. Trzymaj się z dala od głównych dróg. No i dobrze. To wpłynie na naszą reputację. Dobra. Jakieś historyczne miejsce. Kurde, mam wrażenie, że wszystkie te teksty w polskiej wersji językowej momentami są zagrane po prostu za cicho. Po prostu nie wiem. Że takie te, że niby Diko gada tym swoim tonem, tym całkiem takim donośnym, a to nagle tak nagle jeden jakiś NPC po prostu mówi takim figurę, że nie zabijaj mnie, ja zginę w tej apokalipsie, rozumiesz? W apokalipsie... Nikt cię nie usłyszy w apokalipsie! Bo twój krzyk będzie tak cichy. Dokładnie. Dobra, co my tu mamy? Kurde! Nie no, ten teren to po prostu... Wow! Gdzie? Nie, snajper! Na prawa. Używaj złomu do dokonania napraw. Przyjdź do motocykla F... Okej. O ty kutwo! Napraw silnik. Fucking dammit! Gdzie ten kur jest? Gdzie ten kutaflang? Jakie to uczucie, co? Jebany snajper. Oh yeah! Nie ma to jak za... Nie ma to jako... Co jest? Kurde. Oh fucking hell. Yo! Zostaw mnie kuta flangu zasrany. Dobra, R. Nadeszło uwolnienie! Spierdalaj! Kutasiarzu. Dobrze, headshot. Dobra, środek sterylizujący, pięknie. Złomek, ekwipunek pełny, dobra. Dawać mi, kurde, mój motor. Zajebali mi motor, no co za skurczyby syny. Mam nadzieję, że tych snajperów nie będzie często. Napraw silnik, dobra. No już mam wystarczająco złomu, żeby go naprawić, dobra. Dobra. No tak... Taki kurde Deacon złota rączka, powiem szczerze. Dobra, tutaj jeszcze, ale tutaj jeszcze jakieś były jakieś znaczniki te zabitych, co? Czy na górze? A zobaczmy, bo ja już szczerze mówiąc nie wiem, czy wszystko przeszukałem. Nie przeszukałem wszystkich, oczywiście, że nie. Dobra, lecim. Kurde, szkoda, że nie ma takiej opcji, nie wiem, w ślizgu tak z góry. To by było fajne. Dobra, jedziemy. Ja nie pawlajmy stąd. Okej, tutaj jest coś zabitego. Albo i nie. Taki znacznik. O nie, to jest to... No szkur! Ja wam kurwy dam. No co za... Co za szmaty, dawać mi kurde kołacha. No kurde mać. Kurde, no i ile to zadaje? Ja przepraszam bardzo. Ile to zadaje obrażeń? Ja się pytam. Co tu się dzieje?
Gdzie ten snajper pieprzony? Gdzie on, gdzie ten chuj jest? Gdzie ten kutas? Spierdolił. Odczepił się ode mnie. Słusznie. O Jezus Maria, znowu mi rozjebali motor. No co za po prostu chamstwo w chamstwie. Chyba wystarczy. No i nie, nawet nie starczyło mi w pełni, żeby naprawić ten motor. Dobra, jedziemy, kurde. Najgorsze jest to, że to pewnie był wabik na mnie, żebym pewnie sprawdził to ciało, ale kurde, to tak się nie robi. Zostawiane tą te pułapki, czyli chyba prędzej będzie lepiej trzymać się. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jechać do tego zacika, po tym jak dwa razy mi rozjebali motor. Aaa! Okej, dobra. Zaktualizowano mapę, czyli dobrze. Czyli tutaj jest, to jest w zasadzie eksploracja tutaj bardzo przypomina The Legend of Zelda, czyli że eksploruje... O kurwa. Eksploruje sobie i w zasadzie... Przepraszam. Wyciszam telefon. Na czas nagrywania, nie będzie do mnie nikt dzwonił. I zadbam o to. Najsmutniejsze jest to, że ja ten cały ekwipunek pewnie miałem na misję, którą będziemy mieć za chwilę, a tak to... Kurde, nie wiem, czy mi starczy. Dobra, widzę, że dojeżdżamy na nasze wskazane miejsce. O kurde, macie. Ej, patrzcie, coś tu jest. I jesteśmy na miejscu. Gdzie Tucker? Alkaj. Na wykopaliska. Okej, no ale na który? Na północnych. To tam. Przecież to jest gościu, którego utratowaliśmy przed chwilą, lol. Na nim, to tobie połamie palce. Dobra, stary. Jezu. Okej, okay, nie wiem dlaczego, ale strasznie mi klatki pospadały. Nie wiem czym to jest spowodowane. Gra jest chyba lekko niestabilna. Co tutaj jest? Hej, tak? To jestem na twojej liście zaufanych, czy nie? Dobra, więc tak. Zacieśnij, żeby spinać się po drabinie, ale po co mi to te... I czemu tak mi klatki spadają? Nie rozumiem. No nie wiem, mam, może to mam tryb performance'u wyłączony, no nie wiem, teraz. A, nie mogę tutaj ten, się poruszać. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, no. Nie powinno tak działać, nierówno. Dobra, chodźmy, ale tutaj widzę, mają sobie chyba, to jest chyba jakiś obóz. Mają chyba ludzie jakiś obóz po prostu i jest chyba jeden z tych wielu obozowisk w tej pozakapalipsie. Gdzie nie spojrzysz, tam jedno wielkie pole lawy. Dobra kilka metrów litej skały. Trzeba by... ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię. Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiące. Chuj mnie to obchodzi! Wszyscy jesteśmy głodni, ale te roboty trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj, nie skończyłem. To się streszczaj, dobra, Al, mam co robić. Wieczyści, dziś rano jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nikt ich nie zatrzymał? Co ty kur... Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy szli na północ? Al... Czy oni idą do nas? Tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam kurwa kombinujecie, ha?
Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkai. On nie musi nic wiedzieć. To twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapisz? Nie wiem, czekam, aż się kurwa ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Leona? Dobrze, że przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. Wow! Ostatnio kogoś znalazłeś i tu sprowadziłeś. Ale zarąbisty wózek golfowy. Chciałbym, żebym ci sprowadził ludzi, którzy mieszkają w syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. To nie moja sprawa. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. Ale z ciebie optymista. Gdzie Boozer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelanda, wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką Boozera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas. Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią, co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlejcie trochę benzyną. Szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje, do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To świrusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty, rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Jezu, to... Jezu, no... Totalnie jak moja matka. Albo jak mój ojciec, totalnie. Tak samo jak więzienie. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat obok Szemot? Różne rzeczy robiłem, ale w pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę. Ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od świrusa. Ale ty masz do tego dryk. Pojedź tam, zanim świrusy ją dopadną. Zobacz, co da się zrobić. Ale najpierw chcę dostać kredyty, wiesz, za Leona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. No dobra. Zapłacą za ciebie. Muszę znaleźć Wheelera. Ktoś tu spędzi noc w szoku. Dobra, więc tak, musimy tam chyba tam podejść, nie? Kurde, nie podoba mi się, że to tak klatki mi spadają. Nie wiem, czy mam jeszcze, nie wiem, zmniejszyć uzbrojenie o jeszcze jedno oczko? Nie wiem, w sensie nie uzbrojenie, tylko grafikę. O co ci chodzi? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy żelaznym stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli. Co to... Co to ma wspólnego ze mną? Mówili o Mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie... Zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie?
ale pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Jak sobie chcesz. No dobra, czyli co? Co możemy kupić? I tak pewnie niewiele kupimy, bo ja dosłownie mam niewiele. Ale co oni mają tutaj? O kurde! Ja walę, karabin 22. Żądło, strzelba bojowa, kurde. Napierdalać tak to po prostu. Ale to poziom zaufania mi jest potrzebny. Gadeby, bo to jest nowy obóz. Nowy pewnie pistolecik, który mógłbym sobie kupić. W zasadzie powiem tak, bardziej sobie dokupię amunicję, bo ja i tak mam mało hajsu. Co jeszcze mogę ciebie zrobić? Także no na razie tyle mi chyba wystarczy. Dobra, więc tak, wrócę do swojego motocykla, bardzo kurwa jego mać chętnie. Tylko pytanie, czy stać mi na wytworzenie bandaży. Koktajl regeneracyjny. Medykamenty i apteczka. Tego nie mogę wytworzyć, ale mogę sobie wytworzyć więcej bandaży na pewno. To sobie na pewno wytworzę. Bo by wypadało. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Dobra. Więc tak, dostarcz leki Tucker. Alkheimer dla ciebie lepszą. Ma na sprzedaż broń lepszą od twojej. Dostarcz leki Copelandowi. Manny obiecał, że pomoże wyremontować twój gówniany motocykl. Czyli, że pewnie, że jeśli damy leki Tucker, to będziemy mieli lepsze spluwy, a leki Copelandowi. Wiecie co, bądźmy ten, bądźmy może po stronie Tucker w takim razie. Nie ruszymy na północ, póki nie ogarnę lepszego sprzętu. A więc Tucker. Czyli dostarczamy Tucker. No dobra, czyli... Hej, Tucker. Masz mój towar od Leona? Cope chciał, żebym go sprzedał, ale ja wiem, z kim trzymać. Kumam, idź do Alkaja. Słyszałam, że Larsen przywiózł sporo strzelb i karabinów. Może znajdziesz coś dla siebie. A i pewnie teraz pewnie Copeland się wkurzy na nas. Okej, w pogoni za Leonem. Cel Leon to złodziej leków i morderca. Wyznaczono go nagrodę za jego głowę. Kontynuuj. Dobra. Wzrost zaufania. Spoko, ale pewnie trochę mi pewnie spadnie zaufania w obozie Copelanda, prawda? Chyba nie wiem. Na pewno tędy mi nie da rady. Mamy hot springs. Nie można wykonać szybkiej podróży. Dobra. Mamy więc w takim razie trochę, więc się udamy, myślę. Dobra, mamy eksaminator, punkty fabuły. Spal ciało Alvarez, to jest misja poboczna. Strefa lęgowa przy cmentarzu. Czy tam się udać? Nie wiem, ale na pewno będę musiał się wybrać po paliwo. Dlatego sobie na pewno tutaj oznaczę znacznik. I zdecydowanie, okej, mamy nowy punkt, mamy nową umiejętność. Super, subcio. Dobra, Ada Tucker, nie chcę na razie do ciebie. I chcę na razie zobaczyć, jakie to niby spluwy mam dostępne, bo jestem aż ciekaw. Co to tutaj mi przyszło? Co słuchać w Hotspring? Czego chcesz? Dobra, co my tu mamy? Mamy jakieś lepsze pukawki, mamy jakąś specjalną spluwę. Tak, jestem geniuszem, tylko po prostu wybieram spluwę. Snajperka. Czy snajperka byłaby lepsza? No dobra, no weźmy w takim... Mamy więcej hajsu, więc... Kupmy sobie to. Trochę bezpieczeństwa. To sobie kupmy w takim razie, skoro jest w stanie. Cel na broń. Spodoba tak, ci się. Dobra, więc tak, zaopatrzenie. Tłumik do broni podstawowej, tłumik do broni bocznej. Ulepszenia, co tu jest? Brak miejsca do karabinu, brak miejsca. A czyli pewnie ja już mam uzupełnione, dobra. Tłumik do broni bocznej. Weźmy sobie, może kupmy taki, jeszcze jeden taki tłumik. Tłumik do broni podstawowej. Dobra, też sobie weźmy to, co nam grozi, ale nie mogę więcej sobie tych. A potem mi czeka, co to znaczy zdrowie, czyli takie apteczki, granat odłamkowy. Dobra, czyli mamy podstawowe, nowe przedmioty, dobra. To mamy broń specjalną, kusza włóczęgi. Dobra, weźmy sobie tą kuszę, weźmy sobie ją, wyposażmy. I w to takim... Wiesz, gdzie mnie szukać. Dobra, więc mamy karabinek, ale tu mam mogę przyłączyć, dobra, spokojnie. Tak, tu mamy spluwencję. Mamy karabin podstawowy, tu mam na razie
Tu mam na razie nic, ale zawsze mogę sobie zmienić. Dobra, na razie my sobie tą pukawkę. Inne udamy się w takim razie do naszego motoru. Gdzie jest nasz motor? Tutaj jest nasz motor. Dobra, dawajcie mi do mojego motora. Motor. Bierzemy i jedziemy. Dobra, w takim razie, poszukamy sobie tylko teraz miejsca, w którym mamy oczywiście paliwo, a potem możemy ruszać gdzieś dalej. Załóżmy, nie wiem, możemy się ruszyć do na przykład tutaj, albo tutaj się zobaczy, ale najpierw sobie ogarnijmy paliwo, bo tam właśnie pojedziemy, tylko muszę znaleźć wyjazd stąd. Kurwa mać, kończy mi się paliwo, niedobrze. Ajajajajajajaj. Zostaw mnie. O. Okej, naprawa tankowania. Mechanicy mogą naprawić tankowy motocykl, ale nie za darmo. Koszty się sumują, więc lepiej dbaj o swoją maszynę na bieżąco. Prowadzenie motocykla. Kiedy potocznie badaj, możesz go odprowadzić do tyłu i do przodu naciskając WES. Okej. Okay. Już do was jadę. St. John, bez odbioru. Kurde mać. Niedobrze. Pojadę jeszcze może trochę? Tucker do St. Johna? Jesteś tam może? Gadałam niedawno z Alkaje. Leć. Dobra, gdzie są? Obawmy się to nową bronią. Gdzie mam do następnej stacji? Mam trochę, dobra. Deacon St. John, Tucker z tej strony. Jakoś ostatnio nie widziałam ślicznej buźki Boozera. Jesteś pewien, że nic mu nie jest? Tu, Deacon. Boozer ma się dobrze. Mówiłem, jest trochę zajęty. No tak, pewnie pracuje dla tego sukinsyna Marka Copelanda. Mam wrażenie, że mnie nie lubi. W sensie Boozer. Nie jestem jego niańką. Deacon, bez odbioru. Dobra, ważne, że możemy przynajmniej trochę tak na luzie pojeździć sobie tym motocyklem. Dzięki czemu mogę go spokojnie odprowadzić do stacji. Prawda was wyzwoli. Dobra. Ziemia jest darem dla nas wszystkich, żeby wykorzystywać ją jak chcemy i zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. To nie moje słowa. To Bóg dał nam na tą władzę. Jednak niektórym to nie wystarczało. Chcieli więcej. Dobra, czyli mamy benzynę. Jej! Nareszcie! Móc skupić władzę we własnych rękach. Chcieliśmy zbudować tamy w celu produkcji elektryczności, ale szlaki łososi były ważniejsze niż ogrzanie naszych domów. Chcieliśmy ściąć kilka drzew, żeby wybudować domy, ale gniazda puszczyków plamistych były ważniejsze niż cały przemysł drzewny. Właśnie tak. Teraz, kiedy federalni skryli się pod ziemią, można powiedzieć, że wyeliminowaliśmy pośredników. Świetnie. Nikt nie powstrzyma nas przed wzięciem. Dobra, mamy paliwo, kurde, dobra, ale sobie opuśćmy mimo wszystko. Z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwo. Tylko wiesz co, Cope? Właściwie to ceny paliwa ostatnio spadły, nawet bardzo. Jedyny problem to, że trzeba je znaleźć samemu. A z tego, co mi wiadomo, mamy całe mnóstwo dupków, którzy próbują wziąć to, co im się należy. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy sporo materiałów, kurde. Jestem aż zaskoczony.
Dobra, czy możemy. Mam medykamenty. Czy mogę sobie coś wytworzyć? Czy niekoniecznie? Dobra, nie mamy na razie nic. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. Te tereny tutaj, czy. Dobrze, że nie ma zombiaków tutaj w okolicy. Mogę sobie spokojnie tutaj przylutować. I tu mam jeszcze benzynę. Jezus Chrystus. Dobra, ona w zasadzie w tym miejscu to ona chyba wala się wszędzie ta benzyna. Dobra, dawać mi tą butelkę. Ta butelka mi się przyda. I w zasadzie, co tu jeszcze możemy zrobić? Weźmy sobie szmatę. I w zasadzie to chyba wszystko. To w zasadzie wszystko. Tu też mam szmatę. Okej, kantówka. Nie, jednak biorę sobie to. Dobra, czy mam tutaj coś jeszcze w tym miejscu? Chyba mam, ale już chyba mi się nie mieści do ekwipunku. Dobra, wyjawienie problemy są tutaj, kurde. Większość rzeczy ogólnie takich pierdółkowatych to zebrałem. Najważniejsze, że mamy paliwo do motoru. I możemy teraz się wybrać do naszych obozu wypadowego Black Crater. Dlatego wybieramy się. No i od razu lepiej.